Witamy serdecznie w nowym programie Studio Bytu. Znajdujemy się w restauracji Kaszubianka, a moim i Państwa gościem jest szkoleniowiec Brutek Sytowi, pan Tomasz Koparski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, wszedł Pan z nowymi siłami w ten 2017 rok? No zdecydowanie tak. Każdy rok to są nowe nadzieje, nowe zadania do zrobienia i ja przy swoim optymistycznym podejściu tak podchodzę do tematu. Panie trenerze, zacznijmy od podsumowania rundy jesiennej, która no, była taka dwojaka. Z jednej strony awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, a więc historyczny wyczyn. Z drugiej jednak ta słaba postawa widzę, tylko 6 zwycięstw na 19 meczów. No, ja nie oceniłbym jako słabą, tylko zbyt duża była rozbieżność między kapitalnymi meczami, a meczami takimi nijakimi. I apetyt nasz i kibiców urósł bardzo, bardzo mocno. W Pucharze Polski pokazaliśmy, na co nas może być stać. Zabrakło, że tak powiem, większej stabilizacji formy, większej stabilizacji wyników i najgorsze w tym wszystkim były te wyniki z listopada, bo pozostałe miesiące były w miarę poprawne. No właśnie, to początek sezonu nawet niezły, albo nawet i dobry. Potem został Pan we wrześniu trenerem miesiąca według tygodnika Piłka Nożna. Wydawało się więc, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No i szło do pewnego momentu wszystko w bardzo dobrym kierunku. Nie chcę się tłumaczyć z tego listopada, ale wydaje mi się, że sama struktura rozegrania dwóch meczów z miesięczną przerwą między dwoma meczami mogła mieć wpływ na to, że zespół gdzieś z tyłu głowy miał ten rewanż z Arką, zapominając o najważniejszej rzeczy, czyli zdobywanie punktów w lidze i takim spotkaniem, z którego jestem najbardziej zawiedziony, to jest ta porażka ze Zniczem, która nastąpiła po kapitalnym, takim pod kątem mentalno-charakternym zwycięstwie z Katowicami, z ówczesnym liderem naszej ligi, a ta wpadka ze Zniczem postawiła nas w bardzo trudnej sytuacji w końcówce rundy, bo każdy z nas wiedział o tym, że no, ten mecz pogmatwał nam cel zdobycia minimalnej ilości punktów, jaką sobie po cichu zakładaliśmy, 30 punktów. Paradoksalnie czy czasem ten mecz z Olimpią Grudziądz, gdzie był ten powrót, gdzie było zwycięstwo 3-2, czy on nie był takim negatywnym punktem zwrotnym? Nie, zwycięstwo z Grudziądzem było pozytywnym, że tak powiem, zwrotem akcji. Nastąpił on po tej super serii wrześniowej i przed bardzo dwoma trudnymi wyjazdami do Sosnowca i do Chrobrego, gdzie też odrabialiśmy wyniki, gdzie też zespół pokazał się dobrze pod kątem i organizacji gry, i pod kątem mentalnym, wychodząc z trudnych opresji meczowych. Potem był mecz z Arką, gdzie musiałem troszeczkę zareagować, robiąc kilka zmian i roszad, i zwycięstwo z Arką, które okazało się zbyt niskie, bo wypracowaliśmy sobie bardzo dużo sytuacji i nie można według mnie kompletnie mówić o spadku formy w październiku, bo ostatnim meczem październikowym, z tego co pamiętam, był mecz z Arką, z ekstraklasowym zespołem, nad którym osiągnęliśmy bardzo dużą przewagę, jeśli chodzi o wypracowanie sobie dogodnych sytuacji podbramkowych, i szkoda, że nie wygraliśmy tego meczu wyżej i też spowodowaliśmy to, że Arka, strzelając jedną bramkę w rewanżu, awansowała do półfinału, a nie my. W rundzie jesiennej każdy kończył swoją serię, złą serię, na Bytowi. Pogoń-Siedlce nie mogła wygrać przez miesiąc, wygrała z nami. Stomie Olsztyn nie mogła wygrać przez ponad miesiąc, też wygrał z nami. Po Beskidzie nie mogło wygrać u siebie od kwietnia, wygrało w końcówce listopada z nami. I w końcu ta Arka nie mogła wygrać od 9 spotkań, wygrała z nami. Da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? No, ja mogę jedynie to wytłumaczyć w ten sposób, że no, fakty nie kłamią. Poza Podbeskidzie mogliśmy stwierdzić po naszych meczach, że i Stomil Olsztyn, i Arka Gdynia, i Pogoń Siedlce, że to były zespoły, które od nas zaczynały bardzo dobrą serię, czyli były, niewiele im brakowało do osiągnięcia szczytu w swojej formie. Pogoń Siedlce po nas wygrała chyba 3 czy 4 mecze z rzędu. Arka Gdynia po naszym meczu wygrała 2-3 ważne mecze i tak samo nie wiemy tylko co z Podbeskidziem, bo to był ostatni mecz. Fakty nie kłamią, ale ja uważam, że to nie jest jakiś
To nie jest antyfenomen, że to my byliśmy początkiem dobrej gry naszych przeciwników. Wracając do tego meczu rewanżowego w Gdyni, tak na chłodno, zgodzi się Pan, że za bardzo się cofnęliśmy, czy jednak inaczej to Pan to widzi? Ja uważam, że graliśmy ten mecz perfekcyjnie pod kątem taktycznym, pod kątem tego, że to jednak Arka dysponuje większą siłą, Arka grała u siebie, Arka musiała nadać ton grze. My nie od początku nie chcieliśmy przejść do biernej defensywy, graliśmy aktywną defensywą. To my pierwsi stworzyliśmy sytuację bramkową i w pierwszej połowie zdecydowanie mecz był pod kontrolą. W drugiej połowie jakby przerzuciliśmy troszeczkę, czy podwyższyliśmy defensywę i w pewnym momencie wydawało się, że to my jesteśmy w stanie strzelić pierwsi bramkę, a nie Arka. I w takim kluczowym momencie, gdzie czasami zespół zamiast tego czerpać korzyść, czerpie złe nawyki, bo jeśli ma się przewagę w linii obrony, to powinno się tą przewagę pozytywnie rozwiązywać, a tam w tej sytuacji, po której padła bramka, tak naprawdę z tej przewagi liczebnej nic nie wynikało. Kluczowym zawodnikiem, który nie był kryty, który dostał bardzo dobrą piłkę, Hofbauer wbiegł sobie w wolną, pozostawioną przez nas strefę, oddał celny strzał na bramkę i wtedy ten mecz postawił nas w bardzo trudnej sytuacji, bo tak jak powiedziałem, graliśmy z Arką ekstraklasową i wiedzieliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że łatwiej nam było grać z Zagłębiem Lubin, łatwiej nam było grać ze Śląskiem Wrocław, którzy tak naprawdę podeszli do tego meczu mówiąc o tym, że podchodzą ze 100% nastawieniem gry o zwycięstwo, ale delikatnie mówiąc nas zlekceważyli, a po Arce było widać, że to jest ich ostatnia deska ratunku, grają z lokalnym rywalem i Arka, poza tym, że miała umiejętności wyższe od naszych, wyrównała swój charakter, zaangażowanie do naszego poziomu i szkoda, że nie udało nam się strzelić bramki wyrównującej, bo taką okazję mieliśmy w końcówce meczu, gdzie Żuchowski mógł wszystko zrobić z piłką, zagrać do Marka Opołacza, który miałby sytuację 1-1, sam wejść wyżej, oddać celny strzał na bramkę i wynik tego spotkania na pewno jest dla nas rozczarowującym, ale ja chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że to był ćwierćfinał Pucharu Polski. My jako jedyna drużyna, która grała do tej fazy rozgrywek, grała z zespołami o takich topowych nazwach z ekstraklasy, jak Śląsk Wrocław, Arka Gdynia i Zagłębie Lubin, wszystkie pozostałe zawsze w pewnym momencie grały z jakimś słabouszem i ja uważam tą przygodę za coś bardzo, bardzo cennego. Pokazało to też, te mecze pokazały, jaką siłę może mieć drużyna i jak drużyna potrafi się zaadoptować do grania z wyższej klasy przeciwnikiem. Wspominał Pan o lekceważeniu. Czy czasem nie było tak, że w kilku spotkaniach to my zlekceważyliśmy rywala? Myślę, że no, ja nie powiedziałem, znaczy mówiąc i mając na myśli zlekceważenie naszej drużyny przez ekipę Zagłębia i Śląska, to chodziło mi w głównej mierze o to, że oni do swoich na pewno wyższych umiejętności od nas nie dołożyli takiego poziomu zaangażowania, takiego poziomu woli walki, jaką wyrównała w meczu z nami Arka Gdynia. My oczywiście największy żal z tej rundy jest taki, że bardzo często w meczach, w których wygrywaliśmy, nie potrafiliśmy doprowadzić do zwycięstwa. Albo kończyło się to remisem, albo przegraną, tak jak w meczu z Puławami, gdzie kompletnie było wszystko pod kontrolą. Puławy praktycznie nie funkcjonowały, przegrywając mecz, a okazało się, że jeden przypadkowy błąd w obronie, drugi przypadkowy błąd indywidualny doprowadził do tego, że przegraliśmy mecz. I tu nie ma co mówić o lekceważeniu przeciwnika, ale też no, nie ma co ukrywać, że wszyscy to powiedzą, że inaczej się piłkarze wewnętrznie motywują przed meczami z wielkimi rywalami, a inaczej przed tymi o podobnym poziomie potencjale ludzkim. My na tym trenerze pracujemy, ale no, prawda jest taka, że nie zawsze to idzie w tą samą stronę. Wracając jeszcze do tego meczu w Gdyni, prezes Janusz Wiszkowski kilka dni po tym meczu powiedział, że taka taktyka spowodowała, że wypadliśmy za burtę Pucharu Polski. Ja wiem, że to jest co prawda Pana przełożone, ale czy te słowa trochę nie bolały Pana jako trenera? Znaczy powiem tak, no prezes nie znał założeń, jakie były przed meczem. Może i mógł
i ma do tego wszelkie prawo, żeby oceniać moją pracę także pod tym kątem. Mi się wydaje, że odpadliśmy z Pucharu Polski, będąc zespołem w dwóch meczu lepszym, stwarzającym sobie więcej sytuacji podbramkowej, grający w obu meczach bardzo podobnie, bo byliśmy zespołem, który nie miał inicjatywy ani w pierwszym, ani w drugim meczu, ale potrafił sobie wypracować większą liczbę sytuacji podbramkowej i tak jak powiedziałem, no prezes może postrzegać ten mecz w ten sposób, ja mam swoje zdanie i wiem o tym, analizując ten mecz i oglądając go wielokrotnie, że w wielu elementach wyglądaliśmy perfekcyjnie. Na pewno zabrakło takiego ognia w ofensywie i tu od piłkarzy wtedy grających w tym spotkaniu wymagałem zdecydowanie więcej. Ponownie kilka dni później odbył Pan rozmowę na temat przyszłości, nie tylko swojej, ale i klubu. To były trudne rozmowy? To były rzeczowe rozmowy, które polegały najpierw na analizie tego meczu, na pokazaniu, jak to miało wyglądać i jak to wyglądało, bo inaczej kibic postrzega mecz z perspektywy trybun, inaczej to potem postrzega, oglądając pewne rzeczy parę razy i wydaje mi się, że skoro dalej moja pozycja w klubie jest mocna, to znaczy, że się obroniłem argumentami, obroniłem się tym, co robimy, jak robimy i dlaczego robimy to w taki, a nie inny sposób. A nie ma Pan jakichś takich obaw przed tą konfrontacją? Bo jednak menedżer Rafał Gierszewski mówił, że takie słowa powiedział, że każdy scenariusz jest możliwy. A prezes, jak i menedżer mogą robić, czy mogą podejmować decyzje, jakie uważają za stosowne, w sensie dobra klubu. Ja nie czułem zagrożenia pozycji. Oczywiście mogłem stracić pracę po historycznym wyniku osiągniętym z zespołem, ale najbardziej rozczarowany z tej końcówki ligi tak i tak byłem ja, bo ja za to, że tak powiem, odpowiadam. Ja wypracowałem w swojej głowie lepszy scenariusz zakończenia tego roku, a tak końcówka ligi była o tyle słaba w sensie zdobyczy punktowej, że no niesmak pozostał i dzisiaj z takim niesmakiem ciężko pracujemy, żeby końcówka tego sezonu była dla nas zdecydowanie lepsza. Jakie priorytety ustalono na tym spotkaniu? Priorytetem jest wypracowanie czy zbudowanie z ludzi, których mamy, kadry, która w przyszłym sezonie będzie w stanie skutecznie walczyć o wyższe miejsce w tabeli. Na pewno dzisiaj będziemy też starali się, i to jest cel nadrzędny, starali się grać skuteczną piłkę, szybką, ładną dla oka, ale też która będzie oparta na dużej, dużej konsekwencji. Wydaje mi się, że marsz w górę tabeli jest koniecznością do tego, żebyśmy wspólnie razem w podobnym zestawieniu personalnym mogli w przyszłym roku dalej pracować. Przejdźmy teraz do kwestii bardziej indywidualnych. Na początku sezonu Bartłomiej Poczobut i Jakub Formela byli podstawowymi zawodnikami Wytowi. Potem jednak ta pozycja ich zdecydowanie się zmieniła. Z czego to wynikało? W którym okresie według Pana Drutek z Bytowia ma najlepszy okres? Myślę, że na początku sezonu. Myślę, że we wrześniu, czyli tak w połowie sezonu. Bartłomiej Poczobut, można powiedzieć, że nie miał szczęścia, bo wypadł na 2-3 tygodnie ze względu na niby błahą, ale jednak dość poważną i dziwną chorobę. Wszedł w jego miejsce do grania Michał Żuchowski. W tym momencie drużyna osiągała bardzo dobre wyniki i powrót do drużyny był z jego strony oddalony. Ja bardziej cieszyłem się z tego, że mając takiego piłkarza na ławce jak Michał Żuchowski, a na boisku Bartłomieja Poczobuta, że to Michał dorównywał tempa, był stuprocentowo przygotowany do każdego treningu i w momencie, kiedy zaistniała szansa wejścia do pierwszej jedenastki w miejsce Bartka, sprostał zadaniu i był bardzo mocnym punktem drużyny, strzelając bardzo, bardzo ważne dla nas bramki, jak i wspólnie z Robertem Andryszem i z Jakubem Serafinem dominowali większość zespołu w tamtym okresie w środku pola. Artur Formela był, że tak powiem, zwycięzcą okresu przygotowawczego w momencie, kiedy Omar Monterde wrócił z jakimś drobnym urazem kolana i to z jaką pasją i z jaką radością trenował, to nie można było na takiego chłopaka nie postawić, ale no z perspektywy meczów tych pierwszych doszedłem do wniosku, że brakuje mu takich typowych dla skrzydłowego wydarzeń. Wszedł w to miejsce Omar Monterde,
który do pewnego momentu zdawał egzamin, potem zaczęliśmy dalej, że tak powiem, dalej szukać różnych rozwiązań. W Pucharze Polski zagrał bardzo dobry mecz na pozycji Formeli i Monterde Marek Opałacz. Potem sytuacja wyglądała następująco, że próbowaliśmy w jednym czy w dwóch meczach na pozycji skrzydłowego, szczególnie lewego młodzieżowca, żeby dać troszeczkę więcej doświadczenia w środku pola i tak to wygląda. No. Sytuacja w przeciągu sezonu jest różna, dynamiczna i wszyscy piłkarze muszą być do dyspozycji trenera. Nie ma tak, że któryś z piłkarzy ma pewne miejsce w składzie. Po to mamy tylu dobrych piłkarzy, żeby każdy z nich miał prawo gry, a ich najważniejszym zadaniem jest to, żeby być cały czas do dyspozycji trenera w momencie, kiedy dostają taką szansę, żeby ją jak najlepiej wykorzystać z jak największym pożytkiem dla drużyny. Co jeszcze do Artura Formeli? Pan chciał, żeby on pozostał w drużynie? Ja chciałem rozważyć na rozmowie z nim wariant jego roli w zespole, ale chciałem posłuchać najpierw jego, że tak powiem, jego zdania na ten temat. Był zawodnikiem, który dawał drużynie dużo, ale też musiał być świadomy tego, że no jego pozycja w zespole była jaka była i to była najczęściej zmieniana pozycja, co też świadczy o tym, że w dalszym ciągu ja zastanawiałem się, który z tych piłkarzy jest lepszy. Dlatego też w okienku tym teraźniejszym sprowadziliśmy kolejnego piłkarza, który mam nadzieję rozwiąże nam problemy, które według mojej osoby mieliśmy w poprzedniej rundzie. No właśnie, jeszcze ten Omar Monterde, on zawiódł pana jesienią? No liczba meczów rozegranych może na to wskazywać. Ja nigdy nie oceniam szczególnie publicznie piłkarzy negatywnych. Skoro Omar do pewnego momentu grał, od pewnego momentu przestał grać, a nasza gra wyglądała w miarę, to świadczy tylko o tym, że po prostu jego potencjał był zbliżony do Formeli, do Opałacza grającego na tej pozycji, czy do młodzieżowca. Ja uważam, że Omar przy odpowiedniej zmianie podejścia jest w stanie grać na najwyższym poziomie, ale no dopóki się to nie zmieni, dopóki będzie grał w kratkę, no to jego pozycja będzie taka, jaka jest w tej chwili. A co on ma na myśli pod pojęciem zmiana podejścia? Zmiana podejścia, po prostu wiele rzeczy jest w tym zawartych, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Dobrze, też Janusz Surdykowski też jest taka osoba, która no, chyba zawiodła pana oczekiwania. Dwie bramki jak na Janusza Surdykowskiego, no brzmiało chyba śmiesznie. Chciałbym, żeby to były dwie bramki. Były dwie. Tak? Z Arką i chyba rzut karny w Głogowie. A, to tak, faktycznie, o tej bramce zapomniałem. Dwie bramki na takiego klasowego napastnika, na którym opiera się gra, to jest zdecydowanie za mało. Janusz jest tego świadomy, często rozmawialiśmy. Janusz miał ode mnie, że tak powiem, duże wsparcie w postaci dużej ilości gier, ale też nie chciałbym, żeby teraz wszystko zostało przerzucone na karp Surdykowskiego. Po to też przyszedł Ploj, po to przyszedł Efir, żeby ta równowaga w ataku doprowadziła do tego, że nie będziemy uzależnieni tak od gry Surdykowskiego, jak byliśmy dotychczas. Paradoks polega na tym, że drużyna osiągała najlepszy wynik w momencie, kiedy nie mogłem korzystać z Surdykowskiego. W poprzednich sezonach, w poprzednich rundach każda niedyspozycja czy nieobecność Surdykowskiego łączyło się z tym, że zespół nie strzelał bramek, remisował bądź przegrywał mecze. Tu się sytuacja odwróciła i ja uważam to jako taką ewolucję i brak uzależnienia od Surdyka, ale no ja, jak i Janusz, jesteśmy świadomi tego, że od takiej klasy zawodnika wymaga się co najmniej 10 bramek w rundzie, a nie dwóch. Ale w ogóle chyba można powiedzieć, że napastnicy wszyscy zawiedli, może poza jakim błędem, a chociaż on nie był jako sprowadzany jako taki środkowy napastnik, no bo jednak te statystyki wszystkich atakujących no nie robią wrażenia. No można powiedzieć, że jeśli o wszystkich aspektach taktycznych, jakby rozważał wszystkie aspekty taktyczne, to jednak ta finalizacja
finalizacja akcji ofensywnych była naszą największą bolączką i to nawet nie można powiedzieć, że Janusz Surdykowski był nieskuteczny, bo tych sytuacji miał bardzo mało. Miał jedną sytuację z Arką, zamienił ją na bramkę i takich sytuacji w meczu miał zbyt mało, dlatego teraz w okresie przygotowawczym będziemy sporo pracowali nad finalizacją akcji ofensywnych, nad dośrodkowaniami, nad zachowaniem w polu karnym, żeby tych sytuacji było więcej, żeby ci napastnicy faktycznie mogli być rozliczani ze skuteczności. A jeszcze co do obrony, nie uważa Pan, że też ona powinna być szczelna? Bardziej szczelna, bo mam takie wrażenie, że wtedy, od kiedy Pan jest trenerem, to cały czas mamy problem właśnie z tym, aby nie tracić aż tak dużo bramek. No, być może jeśli bramek tracimy podobną ilość niż strzelamy, to znaczy, że ten futbol jest w miarę zrównoważony. Oglądałem Waszą analizę na Waszej stronie, stworzona pięknie i to jest bardzo dobra reklama mojej pracy. Bo jeśli sam autor ocenia, że zmiany, które doprowadzały finalnie do poprawy gry, były zmianami trafionymi, to znaczy, że autor plus trener szli tym samym tropem. Wiadomo, że do poprawy jest wiele czynników, jak gra w defensywie i przejście do ataku szybkiego, skuteczność pod bramką, te wszystkie rzeczy wymagają pracy nad nimi non-stop, że tak powiem, czuwamy, analizujemy, wyciągamy wnioski, ale no, futbol jest jaki jest i to jest gra błędów i te błędy będą się dalej zdarzały, tylko mam nadzieję, że one będą, że tych błędów będzie mniej, bo będziemy grali bardziej świadomie. Do tej analizy jeszcze przejdziemy, najpierw jeszcze o tych kwestiach indywidualnych, bo nie można mówić, że tylko sami przegrani, tak w cudzysłowie, ale też są wygrani. Myślę też o Gerardzie Bieszczadzie, który no jednak może powiedzieć, to zaufanie, o którym Pan mówił kilka miesięcy temu, to ono mu zdecydowanie pomogło. Jeśli ktoś pracuje i idzie odpowiednim torem i nie poddaje się presji opinii publicznej, kibiców i tak dalej, bo Gerard, umówmy się szczerze, nie miał w tym klubie łatwo, przyszedł rywalizować z dwoma pupilkami publiczności. Ja chciałbym, mówiąc do wszystkich kibiców, żeby najpierw dali szansę chłopakowi pokazania się, jakim jest naprawdę bramkarzem, a nie ocenianie tego, że broni ktoś, a nie broni nasz pupil. Jeśli chcemy osiągać lepsze wyniki, to musimy budować zespół stworzony z lepszych piłkarzy. Potem ciężko pracować, żeby ci piłkarze ze sobą tworzyli zgrany kolektyw, który gra ze sobą na dobre i na złe. Gerard wytrzymał presję, troszeczkę został zmieniony trening poprzez przyjście trenera bramkarzy i rywalizacja tak naprawdę z Michałem Strumnikiem o numer 1 wpłynęła na niego bardzo, bardzo pozytywnie, był bardzo mocnym punktem zespołu. W końcu był bardzo ważnym punktem drużyny, wygrywając tak naprawdę niektóre mecze. Kuba Serafin to też był człowiek, który nie dość, że zabezpieczał nam super pozycję młodzieżowca, to jeszcze był bardzo mocnym punktem drugiej linii. Ja bym wymienił więcej wygranych, bo ja nie oceniam całego półrocza przez pryzmat trzech ostatnich meczów, tylko przez pryzmat całego sezonu, a to było 5 miesięcy. Czyli kogo jeszcze? Aby zaliczyć do tych wygranych? No zostawię to dla siebie, bo piłkarze niektórzy, tak powiem, nie lubią pochwał. Ja wierzę w to, że my jesteśmy w stanie tą grupą, dlatego też taka mała liczba zmian w kadrze, że jesteśmy w stanie tą grupą wygrać jeszcze nie jedno. Wracając jeszcze do Jakuba Serafina, on miał niepodważalną pozycję wśród młodzieżowców. Czy to do końca dobrze? Niepodważalną pozycję miał ze względu na to, że no pozycja drugiego, trzeciego młodzieżowca, delikatnie mówiąc, różniła się nieco pozycją i trzeba było robić jakieś tam zmiany, korekty, ale też ja nie mam zamiaru tłumaczyć się z trudnej roli, jaką jest układanie gry wokół młodzieżowca i wokół jednej pozycji, mając na ławce rezerwowych dużo lepszych piłkarzy. Wyprzedzając pytanie, ja nie jestem zdziwiony tym, że czy dla mnie nie ma zasady takiej, czy regulaminu, który doprowadza do tego, że na boisku może grać tylko jeden młodzieżowiec. U mnie grają najlepsi piłkarze, 10 zawodników doświadczonych, czy nie mających wieku młodzieżowca i jeden młodzieżowiec. Gdyby tych młodzieżowców było trzech lepszych niż inni piłkarze, to by po prostu grali. Mario Cieślik,
który był takim bezpośrednim zapleczem dla Serafina i Juliusz Letniowski, byli piłkarzami o sporym potencjale, ale jednak Serafin w tamtym momencie ich przewyższał. Teraz mamy 2 miesiące przygotowań, dużo meczów kontrolnych. Zobaczymy, jak sytuacja się zmieni, kto na ile wypracuje swoją pozycję na nową rundę. Czyli można zaryzykować tezę, że problemem jest taka jakość młodzieżowców? Problemem nie jest jakość młodzieżowców, tylko problemem jest to, że się o tym rozmawia, o tym się myśli. Jeśli wszyscy byliby młodzieżowcami, ja bym budował drużynę bez myślenia o tym, że taki człowiek musi grać, to byłoby lepiej. No. Być może, bo tak sprawnie działający, bystry dziennikarz, jak pan powinien to zauważyć, w Pucharze Polski nie graliśmy w żadnym meczu młodzieżowcem, nie mieliśmy problemu, w cudzysłowie problemu, czy ma grać Wacławczyk, czy młodzieżowiec, czy Żuchowski, czy młodzieżowiec, i potrafiliśmy dominować ekstraklasowe zespoły jak ta Lala, choć już uważam, że potencjał Serafina jest co najmniej tak wysoki jak Żuchowskiego, Puczobuta, Madrysza i tak dalej, tylko no, zupełnie innym podejściem podchodziliśmy do tamtych meczów. Aby wzbogacić naszą dyskusję, popatrzmy teraz na felieton, co powinien zmienić trener Tomasz Kaparski. Materiał przygotował Krystian Błak. O ile początek rundy w wykonaniu czarno-biało-czerwonych był naprawdę dobry, rozegrali kilka niezłych spotkań, był awans do ćwierćfinału Pucharu Polski, to sezon toczył się jednak dalej, a gra Czarnych Wilków z każdym kolejnym meczem słabła. Apogeum chińskiej formy okazało się spotkanie z Arką Gdynia, w którym to ulegli Arkowcom 0-1. Niespełnienie oczekiwań, czyli walki o czołowe lokaty w lidze, mogło rozczarować znaczną część kibiców i zachwiać ich zaufanie w trenera Kafarskiego. Co więc należałoby zmienić? Po pierwsze, ustawienie. Tak preferowana przez trenera Kafarskiego taktyka z trzema obrońcami widocznie się już wyczerpała. Zawodnicy czasami gubią się w rozgrywaniu piłki, nie są przystosowani do takiej gry. Tutaj potrzebni byliby w szczególności obrońcy, którzy dobrze operowaliby piłką, a tak naprawdę każdy z trójki najczęściej występujących, czyli Łukasz Wróbel, Martin Czech i Krzysztof Bąk, mają z tym problem. Nie radzą sobie również wahadłowi, którzy często nie wracają w odpowiednim momencie do obrony i nie asekurują swojej strony w defensywie, przez co tworzą korytarze do ataku na bramkę dla napastników rywali. Warto byłoby zastanowić się nad zmianą i ustawieniem 4 graczy w obronie. Mogłoby to odciążyć nieco boczych pomocników i poprawić funkcjonowanie defensywy. Po drugie, zaufanie. Z jednej strony niektórzy cierpią na jego brak, inni natomiast cieszą się jego nadmiarem. Do tej pierwszej grupy na pewno zalicza się Jakub Bąk, zawodnik, który w kilku spotkaniach ratował Bytowi punkty i był jednym z wyróżniających się piłkarzy, to mimo tego nie zawsze był pierwszym wyborem trenera Kafarskiego. I 11 razy wchodził z ławki rezerwowych. W sumie spędził na boisku 1155 minut w 23 występach, w których zdobył 6 bramek. Natomiast Janusz Surdykowski, który jesienią był ewidentnie bez formy, cieszył się ogromnym zaufaniem trenera. Tylko 3 razy wchodził z ławki, na boisku spędził 1300 minut w 17 występach. Czyli zagrał więcej minut niż będący w o wiele lepszej dyspozycji Jakub Bąk. Był nieskuteczny, zdobył tylko 2 bramki, do gry zespołu wnosił również zdecydowanie mniej niż Bąk. Chociaż Surdykowski zrobił w poprzednich sezonach wiele dla zespołu, to o grze zawodników decydują nie zasługi, ale ich aktualna forma. Dlatego może warto bardziej zaufać tym zawodnikom, którzy akurat są w formie. Po trzecie, weryfikacje zawodników. Aby nie wejść kolejny raz na minę typu wiecznie kontuzjowany Michał Efir czy niegrający przez rok Charles Nwaogu, zanim wręczy się piłkarzowi umowę do podpisania, warto go dobrze przetestować. Po co ściągać zawodników, którzy nie wpłyną na poprawę jakości gry Drutek Zbytowi, a będą tylko niepotrzebnym obciążeniem dla budżetu. Po czwarte, atmosferę. Nie da się ukryć, że ta ostatnio siadła. Przed trenerem trudne zadanie zbudowania jej na nowo. Zapewne, jeżeli przyszłyby lepsze wyniki w lidze, poprawiłaby się również atmosfera w szatni. W ankiecie przeprowadzonej na naszej stronie po zakończeniu rundy jesiennej aż 82% głosujących było za zwolnieniem Tomasza Kafarskiego. Patrząc przez pryzmat pojedynczych meczów i niespodziewanego sukcesu w rozgrywkach Pucharu Polski, tak niskie poparcie dla trenera wśród kibiców wydaje się bardzo zaskakujące. Patrząc na to jednak szerzej, z perspektywy całej rundy, ten wynik już tak nie dziwi. Tobia ma obecnie 5 punktów straty do 4. miejsca w tabeli, ale równocześnie taką samą liczbę oczek przewagi nad miejscem barażowym. Smuci brak progresu. Po rundzie jesiennej Drutek Zbytowia zgromadziła 24 punkty, czyli jest to identyczna liczba jak przed rokiem. Tak szumnie zapowiadana przed sezonem walka o awans, jeśli nic się nie zmieni, może na koniec rozgrywek zamienić się w walkę o utrzymanie.
trener Kafarski musi udowodnić, że danie mu szansy nie było błędem, a nie udowodni tego lepiej niż dobrymi wynikami w lidze. Można powiedzieć, że Krystian z pazurem, jak pan oceni ten materiał? No, bardzo stronniczo. Słyszałem opinię człowieka, który przedstawia drużynę, która nie wiem, zdobyła 4 punkty w lidze, 8 punktów w lidze, była drużyną, która dominowała zespołu siebie, wygrywała z ekstraklasowymi czy przegrywała, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że liczby nie kłamią i brak progresu, czyli zdobycie 24 punktów, tak jak w poprzednim roku, nie jest chlubą, ale osiągnięcie ćwierćfinału Pucharu Polski to jest rzecz, która może tu już w tym klubie nie nastąpić. To po pierwsze. Po drugie, ocenienie tego, że nasz system jest niesprawny, nikt się do niego nie nadaje, to jest krzywdzące stwierdzenie dla piłkarzy, którzy grają w tym klubie. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Kolejna rzecz, z którą się nie zgadzam, to jest to, że początek sezonu był dobry, ale końcówka była zła. Co to znaczy początek sezonu? Początek sezonu to są 2 pierwsze 3 mecze. A my tak naprawdę do 4. meczu od końca graliśmy na bardzo wysokim poziomie. Dopiero ostatnie mecze, 100 mil Olsztyn, z Nisz Pruszków pokazały, że tak powiem, czarną twarz tego zespołu. Ja nie czuję, że tak powiem, tego, że robiąc wyniki sondażu po ostatnim meczu z Arką, gdzie każdy z kibiców był zawiedziony tym, że byliśmy tak blisko awansu do półfinału. To nie było rozczarowanie. My nie przegraliśmy 2 meczu z Arką 0-8. Zremisowaliśmy 2 mecz 2-2, mając więcej sytuacji podbramkowych i tak naprawdę jedną rzecz zrobiliśmy źle. Nie byliśmy skuteczniejsi w meczu u siebie, bo ten dwumecz się powinien skończyć u nas. I jeśli praca trenera, szczególnie piłkarzy, jest oceniana tak nisko, to wydaje mi się to bardzo krzywdzące do zespołu i wydaje mi się, że nie ma większej motywacji dla mnie, jak i moich piłkarzy, jeśli ktoś ocenia moją pracę, jak i ich umiejętności w taki sposób. Czyli rozumiem, że ta taktyka jest w tej chwili najlepsza dla naszego zespołu? Ta taktyka jest taka, jaką ja sobie wymyśliłem, pod tym kątem są budowani piłkarze. Ja nie będę polemizował, nie wiem, czy ten pan, który robił ten materiał, jest kibicem, czy jest fachowcem, czy jest trenerem piłki nożnej. Nie wydaje mi się, żeby to była taktyka zła i tak dalej. Wyniki to jest rzecz jedna, a to, w jaki sposób my będziemy grali, to jest druga rzecz. Ale jednak chyba tak mi się zdaje, że pan odchodził od tej taktyki w końcówce sezonu. Na przykład z Arką to już nie był ten system typowy dla Bytowi za pana okresu. No i z Arką jeszcze w kilku meczach robiliśmy zmiany, patrząc pod kątem tego, jacy piłkarze są w danej chwili w formie i jakim systemem można by było tych chłopaków obarczyć. A nie jest trochę tak, że właśnie ci obrońcy mają problemy z rozgrywaniem piłek? Obrońcy na całym świecie mają problem z rozgrywaniem piłek, jak drużyna przeciwna gra wysoko, gra pod presją. Nie ma obrońców na świecie, którzy grają w taki sposób i nie popełniają błędów. Przejdźmy do tej analizy taktycznej, o której pan już mówił. Takie dwa ciekawe wnioski z niej płyną. Jeden to taki, że Krzysztof Bąk, no, kiedy gra, to Bytowia lepiej punktuje, lepiej broni. A druga taka, że Jakub Surawin nie do końca potrafi bronić. Jak pan się do tego ustosunkuje? Ja przeanalizowałem wszystkie mecze, które graliśmy. Większość z nich była analizowana razem z zespołem. Z każdego meczu wyciągaliśmy błędy, które były robione. Z każdym meczem tych błędów było coraz więcej, ale tak jak powiedziałem, piłka nożna to jest gra błędów i ten błąd zawsze jest wkalkulowany w naszą pracę. To, że Krzysiek do pewnego momentu był poza kadrą, potem był zawodnikiem wchodzącym, czekał na swoją szansę i po tym, jak wszedł, to ta gra wyglądała inaczej. To też ma, tak jak ja to mówię, kij dwa końce. Marek Opłacz lepiej wprowadza piłkę, Krzysiek lepiej gra w defensywie i trzeba wybrać między białym
a czarnym. To, że wy wyciągnęliście kilka błędów Kuby Serafina, to jest problem Kuby Serafina, nie trenera Kafarskiego. Ja bym znalazł 20 innych sytuacji, gdzie Jakub Serafin zachowuje się fantastycznie. Można zrobić analizę, która pokaże błędy i można to zrobić na przykładzie nawet Realu Madryt, ale można też zrobić analizę na przykładzie gry Drutek z Bytowi, która grała taką szczelną defensywą, że żaden ekstraklasowych zespołów poza Arką nie strzelił nam bramki, a też sytuacji czystych strzeleckich miał niewiele. Abstrahując już od taktyki, przejdźmy do oceny trochę transferów letnich. Jaka jest taka ogólna ocena tych nabytków? No skoro nie robimy, czy robimy zbyt bardzo małą liczbę ruchów teraz, ja oceniam te transfery pozytywnie. Wydaje mi się, że każdy z tych piłkarzy jest w stanie dać bardzo dużo zespołowi. Część z nich od razu weszła do grania, część z nich dostawała mało szans, ale teraz mamy 2 miesiące po to, żeby tak naprawdę wypośrodkować to wszystko i każdy z tych piłkarzy, którzy zostali, ma dużo czasu na to, żeby pokazać swoją przydatność do zespołu. Powiedział Pan po poprzedniej rundzie, że nie do końca mamy taką dobrą kadrę, jak chociażby GKS Katowice czy Zagłębie Sosnowiec. Dalej Pan to podtrzymuje, czy bo jednak po tych transferach dwóch to się troszeczkę wyrównało? Znaczy ja uważam, że kadrę, którą mamy, to jest kadra, która zawiera piłkarzy doświadczonych, ale też piłkarzy, którzy są dalej na dorobku, piłkarzy, którzy są rozwojowi i dlatego ja chcę z nimi dalej pracować, bo bardzo wierzę w to, że oni są w stanie grać skutecznie w defensywie i skutecznie w ofensywie. Dalej będę, jeśli ktoś mnie będzie o to pytał, będę twierdził, że są zespoły, które mają lepsze kadry stworzonych z piłkarzy o wyższym potencjale, ale ja wierzę w swoją pracę, wierzę w tych chłopaków i wierzę w to, że my jesteśmy w stanie grać skuteczniej przez dłuższy czas sezonu. W felietonie był wspominany także Jakub Bąk. To jest ciekawa sprawa, bo za nim kibiców najlepszy gracz rundy, też który był najskuteczniejszy ze wszystkich napastników, ale jednak grał stosunkowo mało. Pod kątem minut, bo tych meczów troszeczkę odbiera. Szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta. Można również to interpretować, że trener Kafarski idealnie korzystał z takiego piłkarza o takim potencjale jak Jakub Bąk, wprowadzając go w odpowiednim momencie. Ja nie rozumiem, dlaczego w felietonie tego pana o nieznanym mi, że tak powiem, nazwisku, dlaczego ten pan przyrównuje Janusza Surdykowskiego z Jakubem Bąkiem, gdzie to są dwaj piłkarze, którzy zupełnie grają na innych pozycjach. Oni mogą grać razem, ale nie jeden za drugiego. Ja nie wyobrażałem sobie w rundzie jesiennej w wielu meczach gry bez Janusza Surdykowskiego, albo w momencie, kiedy jego nie było, to był najpierw silny zawodnik w postaci Efira i mały, szybki, zwrotny, rezolutny Jakub Bąk. Obaj mogą być razem na boisku, ale nie stawiałbym ich w kontekście takim, że albo jeden, albo drugi. Sebastian Kamiński to jest taki piłkarz, który grał ten początek, a jak Pan mówił, tę połowę sezonu miał bardzo dobrą. Druga gorsza, to było spowodowane tym, że nie do końca miał dobrego konkurenta, bo jednak też nie stawia Pan tak często na Wojciecha Wilczyńskiego. Dopiero, jeśli się nie mylę, to mecz z GKS-em Katowice się zaczął, kiedy Wojtek pierwszy raz wystąpił. Sebastian Kamiński miał przyjść do nas już rok wcześniej, był piłkarzem, na którego ja liczyłem, wybrał Zawiszę, teraz przyszedł do nas, był od samego początku widać było, że czyta dobrze grę, bo grał w moim zespole w Świnoujściu w tym systemie i był, okazało się bardzo, bardzo ważnym punktem naszej drużynie jesienią. Brakowało mu troszeczkę, że tak powiem, może nie konkurencji, ale brakowało mu troszeczkę odpoczynku i w pewnym momencie przydarzył mu się słabszy mecz, po którym nastąpiła duża przebudowa drużyny, bo miało to miejsce w Olsztynie, gdzie bardzo nisko oceniłem grę niektórych piłkarzy. Musiał nastąpić
musiały nastąpić zmiany i takie zmiany też nastąpiły przed meczem z Katowicami. Wynik tego meczu i charakter, walka, organizacja gry były na bardzo dobrym poziomie i organizacja gry, bliskość grania, czytanie gry, zabezpieczenie ataku, wszystko było to bardzo dobre, co też zostało chyba z tego co pamiętam zauważone przez fanatyka taktyki z waszej strony. I tak się złożyło, że w dwóch meczach Sebastian Kamiński nie zagrał czy w jednym i ja nie określałbym tego jako spadek formy. No. Ale jednak ten mecz ostatni w Gdyni, to raczej nie był dobry występ Kamyka. No, wszystkich czterech piłkarzy grających wtedy w ofensywie to nie był najlepszy mecz pod kątem gry w ofensywie. Dobrze. Martin Czech, zawodnik, który mam takie wrażenie, zawsze gra poprawnie, ale jednak czasami zdarzają mu się takie kardynalne błędy, bo na przykład wszystkie karne, które były podyktowane przeciwko Bytowi, to za każdym razem prokurował je Martin. No z obrońcami jest jak z bramkarzami, jak z trenerami. No, albo podejmujesz dobrą decyzję, albo złą. I nie ma co ukrywać, że Martin jest, czy jego runda, jego jakość, szczególnie w wyprowadzeniu piłki, dała nam dużo, dużo pozytywnych rzeczy, ale też nie ma co ukrywać, że często rozmawialiśmy na temat koncentracji, na temat tego, żeby w kluczowym momencie Martin potrafił wybrać dobrze i kilka błędów, które mu się zdarzyły, były niestety błędami bramkowymi. Mam nadzieję, że z tym elementem Martin sobie poradzi i będzie dalej mocnym punktem naszej obrony. Dlaczego tak niewiele stawiał pana Alena Poja czy Lukasa Bielaka? To problem tego, że jednak było za dużo zawodników, czy jednak to, że oni nie do końca potrafili grać na najwyższym poziomie? No, mam nadzieję, że ten okres przygotowawczy pokaże zupełnie co innego, bo i Lukas Bielak grając w tym jednym meczu, w którym zagrał, pokazał potencjał bardzo, bardzo duży. Przyszedł do nas na koniec okienka transferowego, gdzie drużyna już była spięta, drużyna już była w miarę zgrana. Sezon szedł bardzo, bardzo dobrze. Ja podjąłem decyzję taką, że nie będę robił zbyt wiele zmian, a szczególnie zmian w bloku obronnym, który według mnie poprzez korekty, które wprowadzaliśmy z meczu na mecz, grał coraz bardziej skutecznie. I Lukas miał niełatwo. Niełatwo miał na początku Krzysiek Bąk, potem niełatwo miał Marek Opałacz, a tym trzecim czy drugim takim rezerwowym wyborem zawsze był Lukas Bielak, który był niby blisko, ale jednak finalnie stawiałem na tych piłkarzy, którzy dotychczas grali i byli w takim rytmie meczowym i można powiedzieć, że tą rundę Lukas pod kątem występów na poziomie pierwszej ligi miał straconą, ale treningowo i charakter logicznie pasuje do drużyny. Teraz mam nadzieję poddany normalnej rywalizacji i będzie w stanie skutecznie walczyć o pierwszą jedenastkę. Musimy się zatrzymać przy Michale Efirze. Zawodniku, który, tak jak to powiedział Krystian, jest wiecznie kontuzjowany, to może jest trochę przesada, ale no jednak zawodnik, który w wieku 24 lat 4 razy bodajże ma zerwane więzadła, 3 razy złamał nogę, no to są złe informacje dla Michała Efira i też, no właśnie, czy jest jeszcze sens, aby kontynuował karierę? Ja wiem, że pana trochę to śmieszy, ale czy nie jest tak, że mówimy o Drutek Zbytowi, o pierwszoligowej drużynie, która gra trzeci sezon w pierwszej lidze. Nie stać nas, po pierwsze, żeby ściągać piłkarzy z ekstraklasowego topu, nie stać nas pod wieloma względami. Być może stać by było finansowo firmę Drutex, żeby płacić piłkarzowi tyle, co się płaci w ekstraklasie. Do nas przychodzą ludzie, których albo nie chce ekstraklasa, albo mają jeszcze za mało doświadczenia, żeby trafić do ekstraklasy, czyli my bierzemy piłkarzy na dorobku. Takim piłkarzem w dalszym ciągu jest Michał Efir i w momencie, kiedy on przyszedł, było widać u niego dużą jakość i Surdykowski naprawdę miał kandydata, z którym albo będzie grał, albo będzie rywalizował w tych meczach bardzo trudnych Pucharu Polski, gdzie tak naprawdę każda wybita piłka musiała się łączyć z tym, że Efir grał przeciwko dwóm, trzem rosłym obrońcom. On sobie z tym radził i ja byłem bardzo, bardzo zadowolony z jego gry w sensie pracowania dla zespołu. Na pewno brakowało i tu nie ma co ukrywać, Michał też jest tego świadomy, bramek, sytuacji podbramkowych, ale
ta kontuzja, która przydarzyła się w bardzo dobrym dla niego momencie, czyli po dobrym meczu z Katowicami, jego takie podejście bardzo dobre. We wtorek wydarzył się ten uraz. Sytuacja z jego zdrowiem wygląda w tej chwili tak, że za około miesiąc niecały on rozpocznie przygotowania zespołu. Mam nadzieję, że brzydko mówiąc zamknie usta tym ludziom, którzy w niego nie wierzą, bądź twierdzą, że jest taki inaczej. 24 lata, tyle operacji, to tylko świadczy o tym, jakie ten chłopak ma jaja, jak on potrafi bardzo ciężko nad sobą pracować, żeby dalej myśleć o tym, żeby zostać piłkarzem, który będzie skutecznie grał na boisku. Dlatego nie szuka pan nowego napastnika? Nie powiedziałem, że nie szukam, ale jeśli nie znajdę zawodnika, który według mnie będzie lepszym piłkarzem, to po co nam kolejny człowiek do poszerzania kadry na pozycji. W naszej taktyce mamy spory wybór i każdy z tych piłkarzy, którzy mają sobie spokojnie z tą rolą, poradzą. Jak dotąd dwa transfery, Filip Modelski, Jakub Wilkę, pan co może powiedzieć o tych zawodnikach? No, po pierwsze jestem zadowolony, że udało nam się dwóch piłkarzy z ekstraklasowym doświadczeniem sprowadzić do kadry, z ekstraklasowym doświadczeniem, ale także z bardzo wysoką chęcią pokazania wszystkim, że powrót do piłki i powrót na dobre tory jest sprawą najważniejszą. Jeden i drugi bardzo dobrze pracuje, jeden i drugi gra na pozycji skrzydłowego w naszym systemie i wydaje mi się, że będzie z jednej strony będziemy mieli dużo dobrego z konkurencji między Wilkiem a Monterdy, jak i konkurencja pomiędzy Modelskim a Kamińskim. A Klichowicz będzie brany pod uwagę jako lewo skrzydłowy? W roli skrzydłowych będzie grał Wilk i Monterdy, bądź z drugiej strony Modelski. Modelski i Wilk zapraszam może poza kamerami kiedyś pana tego miłośnika taktyki do nas na trening, do pogadania o tym, jak my gramy, jak się nazywają pozycje, bo czasami oceniamy coś, co widzicie, nie mając pojęcia, jakie ci piłkarze mają zadania na boisku, gdzie oni grają i jaki jest sposób nas na dany mecz. Ale Klichowicz chyba zagrywał na pozycji lewoskrzydłowego, to te niektóre mecze, na przykład z Arką. Był ustawiony bardziej z lewej strony. No bo z Arką graliśmy innym ustawieniem, dlatego grał jako boczny pomocnik. No dobrze, ale w tych ostatnich meczach to ani Artur Formella, ani Omar Monterdy nie grali. No bo tamci by i Monterdy, i Formella według mojej skromnej oceny byli w gorszej formie niż ci piłkarze, którzy grali w tych meczach, w których oni nie grali. O tych transferach podliczyłem sobie to. Jakub Wilki, Filip Modelski to są transfery numer 26 i 27 za kadencji Tomasza Kawarskiego, sporo. Wydaje mi się, że to jest po pierwsze, to jest rzecz, która firmuje pierwszoligowe zespoły. W pierwszej lidze bardzo często dochodzi do rewolucji i co rundę się zmieniają zespoły. Wydaje mi się, że moi poprzednicy mieli większe liczby w swojej pracy w tym samym okresie, jeśli chodzi o piłkarzy, ale to też ja nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć, bo po pierwsze budujemy zespół, który ma osiągać co roku lepsze wyniki, co nie jest łatwe, bo jednak trzon zespołu pozostaje podobny i wydaje mi się bardzo mocno, że z tego ostatniego okienka każdy z tych piłkarzy jest wartością dodatnią i na tej podstawie będziemy pracowali i budowali lepsze wyniki. Jak w ogóle wygląda obserwacja potencjalnego nowego zawodnika? No inaczej wygląda na pewno w Ekstraklasie, gdzie system scoutingowy jest na wysokim poziomie. Także nie jest nie w każdym klubie w Ekstraklasie, bo są zespoły, które pewnie działają podobnie jak w pierwszej lidze. No po pierwsze, pierwszą podstawową rzeczą jest ustalenie priorytetów do sprowadzenia, na jakie pozycje potrzebujemy piłkarzy. My obserwujemy wszystkich piłkarzy w naszej lidze, tworząc sobie zapiski, który piłkarz nam się podoba i staramy się go monitorować. Staramy się też monitorować niższe ligi. Mamy specjalny program do scoutingowy, który się nazywa Insat Scout,
Tam mamy wszystko od A do Z na temat piłkarza. Nie są to wycinki typu YouTube, tylko można sobie od A do Z zobaczyć wszystko na temat piłkarza. Dzisiaj rynek wygląda inaczej. Wszyscy, czy większość piłkarzy ma agentów, większość piłkarzy, tych, którzy są do wzięcia, są wolnymi piłkarzami i nie ma co ukrywać, że dużą rolę w tym wszystkim polecając piłkarzy do klubu pełnią menadżerowie i czasami jest tak, że sprowadzamy zawodnika pierwszego wyboru, którego obserwowaliśmy i którego chcemy, albo czasami dopiero zaczynamy rozpatrywać kandydaturę tych piłkarzy, którzy zostają tu proponowani w sensie propozycji menadżerskich. Sondujemy rynek regionalny, pomorski? Sondujemy rynek pomorski. Jest zespół Gryfa w drugiej lidze, jest kilka zespołów w trzeciej lidze. Gramy między sobą sparingi, sprawdzamy co i jak. Staramy się współpracować z lokalnymi klubami, mam tu na myśli Arkę Lechię i tak to wygląda. No, nie ma co ukrywać, że to jest, że ten pion w klubie jest dalej w fazie budowy, w fazie do poprawy, a nie jest to rzecz, która jest idealna, bo tak naprawdę w klubie nie ma dyrektora sportowego, mamy szeroką kadrę trenerską i prezesa, menadżera i to wszystko wydaje mi się, że jesteśmy klubem, do którego piłkarze coraz chętniej chcą przychodzić i to jest rzecz, którą udało nam się wypracować poprzez dobrą pracę na treningach i taki pozytywny wizerunek naszego klubu w Polsce. W tym roku tylko jeden zawodnik na razie pojawił się na testach. To jakaś taka nowość, bo wcześniej to jednak bywało tych zawodników zdecydowanie więcej. Bywało więcej, ale teraz nie mieliśmy, czy nie mamy według mnie aż tylu potrzeb. Nie, żaden piłkarze poza Arturem Formelą, z którym się skończył kontrakt, nie odszedł. Ja dałem swoim piłkarzom tak zwane wotum zaufania, wierząc w to, że poprzez wyeliminowanie pewnych rzeczy, poprzez lepsze przygotowanie motoryczne, lepszą organizację gry i poprzez to, że jednak znamy się i wiemy, czego jedna strona od drugiej wymaga, jesteśmy w stanie poprawić wyniki. Przyjście Filipa i Kuby. I nie ukrywam, że weryfikacja naszych piłkarzy w ostatnich sparingach doprowadzą do tego, że być może w następnym tygodniu usiądziemy do rozmów, aby jeszcze ten zespół został wzmocniony, albo być może ktoś odejdzie z naszych piłkarzy. Cały czas jesteśmy w fazie takiej, która ocenia siłę i potencjał tego zespołu. W ogóle w tym roku te przygotowania zimowe są dość wyjątkowe. Po raz pierwszy od 5 lat nie wyjechaliśmy na obóz zagraniczny. To wielkie utrudnienie? Czy to jest świadoma nasza decyzja, począwszy od menadżera klubu, prezesa, jak i moja. Z różnych względów nie wyjeżdżamy, nie będę tutaj się zagłębiał w szczegóły bytów. Nie dysponuję kapitalną bazą, jeśli chodzi o przygotowanie wiosenno-letnio-jesienne, ale zimowe mamy wszystko, co należy. Mamy dobrze przygotowaną przez grupę z Mosiru boisko sztuczne, mamy odnowę biologiczną, mamy salę, mamy siłownię. Niewiele potrzeba do tego, żeby się dobrze przygotować. Z premedytacją nie wyjeżdżamy na obóz zimowy, żeby też pokazać taki twardy charakter, który na pewno zostanie wypracowany w tych trudnych zimowych warunkach tu na miejscu. Te pierwsze sparingi chyba dalekie od oczekiwań pod kątem wyniku. To prawda, te rezultaty nie są jakoś najważniejsze, ale mogą mieć wpływ na taką moralną dyspozycję piłkarzy. Znaczy, chciałbym jeszcze, jeśli mogę, wrócić do tego, co powiedział ten pan w tym felietonie. Nie wiem, skąd dochodzą informacje na temat złej atmosfery w szatni. Nigdy w szatni nie jest wesoło, nie jest fajnie, jak się przegrywa mecze i niedosyt i taki zawód panował też w szatni. Nie jest to spowodowane na pewno tym, że my straciliśmy między sobą szacunek, straciliśmy chemię, zespół pracował, wykonywał obowiązki jak należy. Dzisiaj piłkarze znają moje motto, że najważniejszym treningiem w okresie przygotowawczym jest gra kontrolna i my dużą uwagę przyjmujemy do meczów, do wyników na tą chwilę. Na tą chwilę te wyniki, można powiedzieć, są słabe, ale patrząc pod kątem tego, jak wyglądał na przykład ostatni mecz,
to nie wiem, czy nie lepiej przegrać ten mecz, kończąc go z dużą pokorą, wiedząc, co się zrobiło bardzo dobrze, czego nam brakuje, niż wygrać 2-0, ale mając większość elementów, nad którymi pracujemy z oceną niedostateczną. Mecz z Kotwicą pokazał w tej drużynie spory potencjał. Widać, że drużyna rozumie, gdzie popełnia błędy, które próbujemy wyeliminować na boisku. Można powiedzieć, że Kotwica to jest zespół, który naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony, ale ja uważam, że ten sparing jest bardzo, bardzo pouczający, pożyteczny i wydaje mi się, że my będziemy bardzo mocni w rundzie wiosennej. Oczywiście ja robię wszystko, żeby tak było. Piłkarze są tego świadomi. Też pozostaje pewien niesmak, bo jeśli trener drużyny, która przegrywa dwa mecze, mówi, że się nic nie stało, drużyna idzie w dobrym kierunku, ale jednak przegrywa mecz, to zdajemy sobie sprawę, że to nie tak wygląda. Dzisiaj mamy jeszcze margines błędu, ale już od 5 czy od 4 marca tych marginesów błędu praktycznie nie będzie. A na czym polegają na razie te błędy drużyny? No dalej szwankuje. Asekuracja ataku. Gramy mecze sparingowe, zawsze wyglądają inaczej niż mecze mistrzowskie. Gra się z większą, że tak powiem, ochotą gry do przodu. Zespół przeciwnika tak naprawdę oddał 3 strzały na bramkę, z czego 2 skończyły się bramką. My stworzyliśmy mnóstwo sytuacji podbramkowych, co jest rzeczą pocieszającą, bo i w końcówce sezonu mieliśmy problem ze stwarzaniem dogodnych sytuacji, jak i w tych pierwszych grach kontrolnych też był z tym problem. W tym meczu akurat udało nam się tych sytuacji stworzyć dużo. Można mówić o braku skuteczności piłkarzy ofensywnych, ale mnie cieszy to, że oni się w tych sytuacjach w ogóle znaleźli. Panie trenerze, 72 spotkania, 28 zwycięstw, 23 remisy, 21 porażek. To jest Pana ogólny bilans, jeśli chodzi o oficjalne spotkania. Bilans dość wyrównany, jest Pan z niego zadowolony? Zawsze może być lepiej, nie ma co ukrywać, że poprzeczki wieszamy sobie bardzo wysoko i ja nie w ogóle nie chciałbym, żeby moje słowa zostały odebrane źle. Jeśli zespół razem ze sponsorem stawiają sobie wysoki cel, to nie może to być, nie może to być odbierane w ten sposób, że my sobie z tym celem nie radzimy. My dalej uważamy, że niewiele nam brakuje do górnej części tabeli. Wiemy, jakim klubem i czym my dysponujemy. To, że chcemy i chcemy się rozwijać, chcemy się piąć, to jest rzecz, która doprowadza do tego, że sobie sami tą poprzeczkę wysoko wieszamy, czasami ją niestety strącając. Czego mogę Panu życzyć w najbliższym czasie? Wsparcia, zaufania, dobrych decyzji, bo z trenerem jest jak z bramkarzem. Bramkarz podejmie jedną decyzję, jest porażka, trener podejmie złą decyzję, jest porażka. Bramkarz wybroni mecz, drużyna wygrała, trener wygrał mecz, drużyna wygrała. Ja oczywiście zawsze rozliczam siebie, zaczynam od siebie, od swoich dobrych decyzji, od swoich złych decyzji. Bardziej oczywiście analizuję te mecze, w których jednak drużyna nie zrealizowała tego, co robimy i wydaje mi się bardzo mocno, że przy odpowiednim wsparciu, zaufaniu nasi kibice zobaczą drużynę, która będzie grała z zębem, będzie grała walcząc w każdym meczu o zwycięstwo i wszyscy ci, którzy nie byli zadowoleni z końcówki rundy wiosennej, przyjdą z dużym optymizmem na stadion wiosną i my zrobimy wszystko, żeby po każdym meczu ci kibice wracali dumni ze swoich piłkarzy i z klubu do domu. I niech tak się stanie. Dziękuję Panie trenerze za spotkanie. Dziękuję bardzo. To był program Studio Bytów. Pierwszy odcinek. Kłania się Państwu Przemysław Gawin. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych produkcjach bytowie.pl.